Dzień dobry Państwu, nazywam się Paweł Bień i zapraszam Państwa na mój podcast poświęcony kapistom. Kapiści w stronę koloru. Kiedy myślimy dzisiaj o sztuce dwudziestolecia międzywojennego w Polsce, trudno nam jest zaklasyfikować ten czas jako jednorodny artystycznie. Ścierają się wtedy ze sobą najróżniejsze pomysły na to, jak sztuka powinna wyglądać. Ale to nie tylko kwestia estetyki, ale także kwestia na przykład myślenia o roli artysty w społeczeństwie, o historyczności obrazu, o jego zaangażowaniu politycznym czy społecznym. Wreszcie ten podstawowy dylemat, czyli czy należałoby uprawiać sztukę figuratywną, przedstawiającą, czy abstrakcyjną, która wtedy zyskuje wielką popularność. I na tle tej polifonicznej struktury różnych dążeń malarskich wyłania się w latach dwudziestych grupa kapistów. Kim są kapiści? Kapiści to uczestnicy Komitetu Paryskiego. Dwie pierwsze litery KP dały asumpt do stworzenia tej nazwy kapiści. Komitet Paryski zawiązuje się nie w Paryżu, a w Krakowie. W Krakowie pod egidą profesora Józefa Pankiewicza, bardzo uznanego artysty, który w okresie Młodej Polski święcił wielkie triumfy, teraz jest już zasłużonym nauczycielem. I to właśnie on grupie krakowskich studentów mówi, że warto byłoby pojechać do Paryża, do tego wielkiego centrum europejskiej sztuki, żeby tam spojrzeć na to, co robili impresjoniści. Z jednej strony w Europie Zachodniej impresjonizm jest już czymś zdecydowanie przebrzmiałym, zdecydowanie passé. Odchodzi się od postimpresjonistycznych sposobów malowania. Ale dla krakowskich studentów wydaje się on niezwykle interesujący. Większość z nich przejawiała już wcześniej zainteresowania impresjonizmem, no a biorąc pod uwagę, że w Polsce ta tradycja impresjonistyczna nie była tak silna jak we Francji, zdecydowali się wyjechać nad Sekwanę. W ten sposób niebawem po uzbieraniu stosownych funduszy grupa artystów o najróżniejszych temperamentach twórczych, jak zresztą zaraz się Państwo przekonają, zdecydowała się na ten wyjazd. Co mówili o sobie kapiści? Pozwolę sobie zacytować fragment ich wypowiedzi zamieszczonej na łamach Głosu Plastyków. Dzieło sztuki istnieje samo w sobie, deklarowali kapiści. Malując z natury chcemy stworzyć płótno, by odpowiadało naszemu przeżyciu malarskiemu wobec natury. Więc nie żeby było dokumentem podobieństwa, ale żeby dało grę stosunków i działań plastycznych, na których koncepcje nas naprowadza. Płótno powinno być rozstrzygnięte po malarsku. No i ten postulat płótna rozstrzygniętego po malarsku będzie podnoszony wielokrotnie. A co to znaczy rozstrzygnąć płótno po malarsku? No zdecydowanie odżegnywać się od tego mimetyzmu, czyli od ścisłego naśladowania natury. Czy kapiści wiernie podążali za impresjonistami francuskimi? Zdecydowanie nie, ale wyciągnęli od nich bardzo istotną lekcję. Nie byli oni tak bardzo zafascynowani odkryciami optycznymi Newtona, Younga, Maxwella, Herca, tak jak to robili ci impresjoniści pierwszego impresjonizmu we Francji. Tutaj raczej chodziło o pewne rozwiązania estetyczne, ale można powiedzieć, że najbardziej wiodącą ich sentencją były słowa Pierre'a Bonarda, który powiedział: kolor może wyrażać wszystko. Dlatego też kapiści nazywani są bardzo często w polskiej tradycji kolorystami. Jak za moment się Państwo przekonają, kolor będzie dla nich wartością absolutnie najistotniejszą. Zobaczmy pierwszy obraz, który na dzisiaj dla Państwa przygotowałem. To Zygmunt Waliszewski i jego pejzaż pochodzący z roku 1914. Zatem 10 lat przed wyjazdem do Paryża Zygmunt Waliszewski był już, można powiedzieć, polskim Van Goghiem. Proszę zwrócić uwagę, jak śmiało poczyna on sobie ze światłem, jak wspaniale nasycone są kolory na jego obrazie. Ale to, co najciekawsze, to ten właśnie van Goghowski dukt pędzla. To te momenty, kiedy na przykład w partii ogrodzenia na pierwszym planie, czy tego pola na drugim planie, czy wreszcie tej wizualnej puenty, którą są dwie chałupy umieszczone w tle, będzie dominowała falista, bardzo miękko prowadzona linia, w której poszczególne części włosia pędzla będą się odciskały, tworząc taki zdecydowany impastowy, oleisty ślad.
Nie ma tutaj już, tak jak we wcześniejszych dziełach, bardzo skrupulatnego, walorowego modelunku światłocieniowego. Często występuje plama zupełnie płaska. Proszę zwrócić uwagę na białe ściany tych chałup. Czy wreszcie pojawi się bardzo zdecydowany, ale dzięki temu szalenie dekoracyjny kontur, tak jak w partii dachów, które obwiedzione są taką delikatną niebieską kreseczką. Waliszewski zatem już w momencie wybuchu I wojny światowej podpatruje, co dzieje się na Zachodzie, i ta myśl twórcza Van Gogha, czy te estetyczne pryncypia Pierre'a Bonarda, zdają się być mu bardzo wtedy bliskie. Ale w momencie, kiedy Waliszewski przystąpi do Komitetu Paryskiego, stanie się jednym z najważniejszych kapistów, wykona autoportret pochodzący mniej więcej z roku 1936. Widzą Państwo tutaj zaskakującą zmianę. Oczywiście to, co rzuca się nam w oczy najpierw, to zupełnie nienaturalna kolorystyka. Jeżeli spojrzymy na te wszystkie sino-oranżowo-błękitno-zielone refleksy na twarzy artysty, no trudno jest nam uwierzyć w to, że wyglądał tak naprawdę. Ale wracamy tutaj raz jeszcze do tej deklaracji kapistów. Nie chcą oni odwzorowywać rzeczywistości, chcą odwzorować ich malarskie wrażenie. Płótno jest rozstrzygnięte po malarsku. Tak więc ten autoportret Waliszewskiego jest nie tylko próbą przekazania nam informacji o wyglądzie artysty, ale także swoistym credo, wyznaniem jego malarskiej wiary w tę, a nie inną metodę. Proszę zwrócić uwagę na te bardzo dynamiczne, drobne pociągnięcia pędzla, tkające taką delikatną, bardzo misterną strukturę, którą tutaj możemy zobaczyć. Tak więc Waliszewski z tym rozdrobnieniem plamy barwnej, jak Państwo widzą, już z rezygnacją praktycznie z konturu, która jeszcze 20 lat wcześniej był dla niego tak bardzo charakterystyczny, przechodzi tutaj na jakiś zupełnie nowy etap. No i jak bardzo podobny wydaje się nam ten autoportret Waliszewskiego do kwiatów w wysokim szkle, namalowanych w 1936 roku przez Hannę Rudzką-Cybisową. Hanna Rudzka-Cybisowa uwielbiała malować martwe natury. Zresztą w twórczości kapistów najchętniej podejmowane tematy to oczywiście martwe natury, portrety i pejzaże. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że kapiści stronili od tego, co nazywano literaturą, czyli jakichś wielkich narracji, wielkich opowieści wbudowanych w obraz. Nie chcieli, tak jak Matejko, tworzyć monumentalnych historii, zupełnie nie byli zainteresowani tego typu sztuką. Obraz miał być rozstrzygnięty po malarsku i miał rozstrzygać problemy malarskie, problemy światła, problemy koloru, problemy formy, ale na pewno nie problemy związane z życiem społecznym czy politycznym. Można powiedzieć, że jest to malarstwo pozornie apolityczne i tutaj pozwoliłem sobie podkreślić to pozornie, ponieważ kapiści cieszyli się sporym wsparciem władzy państwowej, szczególnie w drugiej połowie lat 30. Nie bez kozery mąż Hanny Rudzkiej-Cybisowej, Jan Cybis, którego za moment także poznamy, namalował portret prezydenta Mościckiego. Wróćmy jednak do Hanny Rudzkiej-Cybisowej i kwiatów w wysokim szkle. Jak Państwo widzą, niezwykle piękna, rozedrgana kompozycja, w której nie tylko wspaniale Rudzka-Cybisowa niuansuje biele tych drzwi, które stanowią tło, ale także niezwykle ważny jest cały ten zestaw umieszczony na pierwszym planie. Tak więc widzą Państwo tutaj rzeczywiście tytułowe wysokie szkło, no i przepiękny bukiet z fioletowych michałków i żółtych, chyba cynni, tak bym obstawiał, ale tutaj niech się Państwo uważnie przyjrzą, jak wspaniale ona drobnymi pociągnięciami pędzla, takimi, chciałoby się powiedzieć muzycznie, staccato kładzionymi drobnymi uderzeniami, buduje te formy. Kapiści, podobnie jak impresjoniści, unikali czerni. Bardzo często hołdowali zasadzie pokazywania światła przy pomocy kolorów ciepłych, a cieni przy pomocy kolorów zimnych. No i tak też wydarzyło się tutaj. Proszę zwrócić uwagę na cień, który będą rzucały te dwa szklane naczynia ustawione na stoliku czy książki. Nie będzie tutaj cieni, nie będzie tutaj tych muzealnych brązów, jak to mówił Stanisław Witkiewicz, muzealnych sosów. Paleta będzie rozbielona, rozjaśniona, skrząca się i opalizująca. Myślę, że to jest dobre słowo, szczególnie patrząc na tło tego obrazu.
Oczywiście nie tylko Rudzka Cybisowa podejmowała temat martwej natury, bo także jej mąż Jan Cybis, chyba najbardziej znany z kapistów, stworzył między innymi martwą naturę z motylkiem powstającą około roku 1932. Przyznam Państwu, że mam jakiś szczególny sentyment do tej martwej natury. Bardzo dobrze mi się zawsze ona kojarzy. No i proszę zwrócić uwagę, co tutaj dzieje się w tle. Jaka to jest niesamowita feeria różnych barw. Więc Cybis, wychodząc od takich tonów ugrowo-burgundowych, zaczyna powoli zmierzać w stronę błękitu. Jan Cybis zresztą szczególnie lubił martwe natury i szczególnie lubił takie grube faktury nakładanych na siebie gęsto farb. Kiedyś w swoim dzienniku zapisał nawet takie zdanie, że nie za bardzo on ma wpływ na to. Po prostu maluje tak długo, aż uzna, że mu się podoba. Dlatego te obrazy są tak grube fakturowo, nie dlatego, że to jest jakieś jego celowe działanie. Tutaj na przykładzie tego motylka, czy tych patisonów rozrzuconych po stole, możemy dostrzec jeszcze jeden bardzo ważny problem malarstwa kapistów. Mianowicie zdecydowaną przewagę problemu koloru nad problemem linii. O ile u młodego Waliszewskiego, tego jeszcze zapatrzonego na Van Gogha, ten problem linii był bardzo widoczny. Ten kontur się pojawiał, pewna linearność obrazu dawała się jeszcze wyczuć. Tutaj widzą Państwo, że forma rozpływa się niejako pod działaniem koloru. Najważniejsze jest to, żeby uzyskać tę iście malarską swobodę bryły, żeby bryłę kształtować przy pomocy wyłącznie koloru, wracając raz jeszcze do tego słynnego zdania Piera Bonarda, kolor może wyrażać wszystko. No a skoro może wyrażać wszystko, to może także wyrazić znakomicie zupełnie inny nastrój, który widzimy w martwej naturze z kieliszkiem pochodzącej z połowy lat 30., będącej również dziełem Jana Cybisa. Raz jeszcze rozdrobnienie plamy barwnej, migotliwość tego światła, ale z drugiej strony też pewna bardzo ciekawa predylekcja Cybisa do takiego lekko prymitywizującego rysunku. Tak więc widzą Państwo, że mamy tutaj bardzo ciekawie rozegrany obraz, zresztą bardzo ciekawie jest rozłożona w ogóle ta kompozycja, ale głównym czynnikiem budującym dramaturgię tego obrazu jest oczywiście, jak to na kolorystę przystało, kolor. No i proszę Państwa, docieramy do jeszcze jednej bardzo interesującej martwej natury mojego ukochanego kolorysty, czyli Artura Nachta-Samborskiego. Liście w białym wazonie pochodzące z około roku 1970 to jedna z wielu redakcji jego ulubionego tematu liści fikusa, które były bardzo często przez Nachta-Samborskiego powtarzane. Nacht-Samborski wyróżniał się niezwykle wysmakowanym podejściem do koloru i o ile pewna śmiałość kolorystyczna, by nie powiedzieć momentami pstrokatość dzieł Cybisa, dla wielu może być dzisiaj zastanawiająca lub dyskusyjna, o tyle w przypadku Nachta-Samborskiego widzą Państwo kolory zharmonizowane z największą dbałością o każdy detal. Proszę przyjrzeć się temu białemu wazonowi na białym tle, któremu towarzyszą nie tylko rozmaicie zaplanowane zielenie od zieleni podbitych brązem przez zielenie podbite takim ślicznym, groszkowym, bardzo żywym odcieniem, ale żeby ta kompozycja nie była taka mdła i sztubacka, to dodaje tutaj Nacht-Samborski dwa fenomenalne akcenty. To cytryna w centrum tej kompozycji, ożywiająca ją niesamowicie. I wreszcie w prawym dolnym rogu, proszę zwrócić uwagę, niewielka plamka fioletu, która fenomenalnie kontrapunktuje tę główną grupę liści. Obraz pochodzi z roku 1970, więc jak Państwo widzą, trochę czasu już minęło od czasu, kiedy kapiści wyjechali z Krakowa po to, żeby studiować w Paryżu, podziwiać impresjonistów. No ale ten obraz jest właśnie dowodem na to, że ta tradycja kapistów trwała bardzo długo. Pozwolę sobie teraz zacytować fragment tekstu Mieczysława Porębskiego, który odnosił się właśnie do wielkiej popularności kapistów po wojnie. Uważaliśmy, że od kapistów można się wiele nauczyć, ale równocześnie trzeba się od nich oderwać, żeby odnaleźć siebie, bo w ich malarstwie się już nie odnajdzie. Bo to jest malarstwo ludzi, którzy 7 lat siedzieli w Paryżu w pięknych czasach i mogli sobie pozwolić na bardziej pogodną wizję świata. Kapizmu zaczął się robić kraj utopijnego piękna,
gdzie dla całego pokiereszowanego pokolenia, które wyszło z wojny, nie było miejsca. To był rodzaj raju utraconego, za którym się tęskni, ale do którego wrócić nie sposób. Bo to trochę tak wyglądało, jakby ten cały świat, ten kapistowski, impresjonistyczny i fowistyczny raj, gdzieś tam wyparował w piecach krematoryjnych. No więc z jednej strony był problem z kontynuowaniem tej tradycji kapistowskiej w takiej ferycznej, radosnej formie, jak to widzieliśmy przed wojną. Ale z drugiej strony ta tradycja dbałości o kolor, często poświęcania nawet formy kosztem koloru, jak widać, była w malarstwie polskim obecna bardzo długo. A to przede wszystkim ze względu na fakt, że po II wojnie światowej to właśnie kapiści obsadzili większość kluczowych stanowisk w polskiej edukacji artystycznej. Na dowód tej trwałości jeszcze jeden obraz Nachta Samborskiego, jeszcze jedne liście, tym razem z roku 1962 i tym razem w zupełnie innej tonacji. O ile tam widzieliśmy bardzo liryczną wersję Nachta Samborskiego, o tyle tutaj obraz troszeczkę bardziej nasycony. Proszę zwrócić uwagę na te piękne kobaltowe tony, gdzieniegdzie przełamywane drobniejszymi czerwonymi akcentami, no i na fenomenalnie ekspresyjną formę tych liści, które znajdują się w tej bardzo prostej przecież martwej naturze. Nie ma tutaj już motylków, które pamiętamy z przedwojennego Cybisa, nie ma tutaj już całego tego wyśmienitego szkła i szykownych porcelanowych pater. Jest proste naczynie, w którym zostały ułożone liście, więc zupełnie, zupełnie inna jest już poetyka tego obrazu, ale równie przekonująca pod względem kolorystycznym. Mówiąc o wielkich kapistach, chciałbym jeszcze pokazać Państwu obrazy Tadeusza Piotra Potworowskiego, który był jednym z kluczowych artystów tego kierunku. Zaczniemy od portretu żony, który powstaje w roku 1930 mniej więcej. No i tutaj znakomicie widzimy z jednej strony tę predylekcję kapistów do myślenia barwą. Ta biel bluzki żony artysty, czy to złocisto-brunatne tło, będzie tutaj szczególnie istotnym akcentem budującym ten najważniejszy trójdźwięk, czyli ten brunatno-czerwony kolor pledu, który będzie ona miała na swoich kolanach, wreszcie bluzka i tło. Bardzo pięknie kolorystycznie zbudowany obraz, ale jak się przyjrzeć na przykład dłonią pani Potworowskiej, no to już wszyscy widzimy, że zdecydowanie ten akademicki rysunek nie był tutaj czymś najistotniejszym. Nawet na twarzy, w partii włosów widzimy bardzo daleko idące uogólnienia, więc Potworowski nie będzie tutaj subtelnym rysownikiem, będzie raczej dążył do pewnej rysunkowej syntezy. Najważniejszy będzie kolor i to on zbuduje właśnie fenomenalny wyraz tego obrazu. I podobnie będzie z Potworowskim po wojnie. Chcąc pokazać Państwu tę tradycję, która nie jest wcale zakończona przez II wojnę światową, pokazuje Państwu osadę wiejską, która powstaje około roku 1947, a która jest przepięknym malarskim peanem na cześć sielskiego życia. Przepiękne zielenie, do tego jeszcze bardzo ciekawa akcja rozgrywająca się tutaj, no i to senne, spokojne, skąpane w słońcu miasteczko. Czy wreszcie mój najukochańszy obraz Potworowskiego, czyli hamak, namalowany w roku 1949, gdzie artysta prowadzi jakąś niezwykle intrygującą grę z przestrzenią. No i ten wspaniały hamak zostaje przed nami troszkę ukryty w głębi obrazu, bo to co najważniejsze, to oczywiście te rozważania barwne, tutaj akurat raz jeszcze zielenie, ale kontrastowane z pięknymi szarościami. Zresztą Nacht Samborski, kolega Potworowskiego, cały czas mówił o istotności tych szlachetnych szarości, które powinny być w obrazie często umieszczane. Tak więc o ile czerni niekoniecznie, to już szlachetne szarości jak najbardziej. Szarości nie zobaczymy praktycznie w twórczości młodego Józefa Czapskiego, który w roku 1933 maluje alejkę w parku. Obraz, chciałoby się powiedzieć, fowistyczny, pełen szalonej formy i szalenie nasyconej, wręcz dysonansowej, zgrzytliwie kładzionej farby. Sam Józef Czapski mówił o impresjonistach dość często i tutaj chciałbym Państwu przytoczyć fragment takiej wypowiedzi, gdzie Czapski mówi: historyczne znaczenie impresjonistów polega na tym, że ich nowe spojrzenie na naturę uwolniło zastępy młodych artystów od ciemnych sosów ogranej gamy akademickiej
Jeszcze Bonnard nazywa to przeżycie wyzwoleniem. No, zdecydowanie widzimy, że Józef Czapski był pod tym względem artystą niezwykle wyzwolonym. Jak się Państwo przyjrzą tym fantazyjnym konarom poodginanym na wszystkie strony i tak przez niego odważnie zabarwionym, no to widzimy, że tutaj pofolgował swojej wyobraźni, za nic mając prawidła natury. Mówiąc o tym obrazie, jeszcze chciałbym zwrócić Państwa szczególną uwagę na szalenie rozkosznego pieska, który się na pierwszym planie tutaj znalazł. Czapski bardzo często miał świetne poczucie humoru w swoim malarstwie, czasami dość gorzkie, no ale tutaj widzimy, że znakomicie to wyszło. I jeszcze jeden obraz Czapskiego, żeby pokazać Państwu, co z jego kapizmu wynikło po wojnie. Rok 1959, a więc już czasy emigracji, Józef Czapski maluje mężczyznę na wystawie. No, można powiedzieć, że obraz godny ex-kapisty, no bo przecież mamy tutaj wielką dbałość o kolor. Kolor prowadzony z taką, no, nie lada dezynwolturą. On tutaj nie obawia się pewnych niedomalowań, pewnych zatarć. No i wreszcie ten skrajnie uproszczony, taki wręcz prymitywizujący rysunek, który sprowadza tę postać do takiej, no, niemalże przez dziecko malowanej kukiełki rzuconej gdzieś pod ścianą. Ale to, co w tym obrazie najbardziej intrygujące, to przestrzeń. Proszę zwrócić uwagę na prawą krawędź tego obrazu, która wprowadza nas w jakiś niedostępny świat, daje nam zaproszenie, ale jednocześnie nie umożliwia jego realizacji. Tak więc bardzo intrygujący obraz z wielką dbałością o barwę rozstrzygnięty, no myślę, że znakomicie nadaje się tutaj do opowieści o nim to kapistowskie hasło obrazu rozstrzygniętego po malarsku. Oczywiście na tym krąg kapistów się nie kończy, bo było jeszcze wielu artystów, którzy pozostawali gdzieś w estetycznej orbicie tego kierunku. I tutaj chciałbym pokazać Państwu na przykład portret pani Muszki z roku 1935, namalowany przez Józefa Jaremę. To chyba nie najbardziej słynny przedstawiciel rodziny Jaremów. Zdecydowanie Maria osiągnęła większy rozgłos. Natomiast myślę, że warto zwrócić uwagę na ten portret właśnie jako na taki dość typowy przykład portretu, który mógł być realizowany przez kapistów, więc ta bardzo rozdrobniona plama barwna, różnego rodzaju niuansowanie koloru. Tutaj przede wszystkim jest to taka wielka medytacja na temat tych różnych odcieni błękitu i koloru niebieskiego. Bardzo ciekawa praca, ale są też inni, na przykład Janusz Strzałecki, który w swoim obrazie na tarasie, obrazie powstałym już dosłownie w przededniu wojny, bo w roku 1938, który pozornie odbiega od estetyki kapistów, cały czas jednak powraca do tych samych problemów. Proszę zwrócić uwagę, jak bardzo ważna jest tutaj kwestia oświetlenia. W tym przypadku oświetlenia takiego dość mrocznego, tak jakby miało zanieść się za moment na burzę, ale gdzieś tam w tle na trawniku prześwieca światło. No i wreszcie niezwykły kadr. Kadr, który sprawia wrażenie takiego podpatrywanego kadru. Proszę spojrzeć chociażby na tego psa na pierwszym planie, który jest tak bardzo sugestywnie ucięty, czy wreszcie na sam sposób malowania tej tkaniny, którą przykryty jest stół. No tutaj widzimy zdecydowanie ten kapistowski dukt pędzla. Nie wszyscy byli zwolennikami kapizmu, tak jak domyślam się i dzisiaj nie wszyscy muszą się tymi obrazami zachwycać. Bardzo często mówiło się o kapistach, szczególnie po wojnie, że to po prostu starzyzna. Inni z kolei, wykorzystując fakt, że kapiści tak bardzo rozdrabniali plamę i dukt pędzla, mówili, że to sieczka, albo jeszcze inni twierdzili, że to kolorowe pierze rozsypane na płótnie. Tak czy inaczej, myślę, że ta starzyzna dzisiaj nabrała pewnej bardzo szlachetnej patyny i jakkolwiek trudno jest mówić o kapistach jako o ugrupowaniu szczególnie postępowym, to jednak bardzo wiele wnoszącym do polskiej sztuki i myślę, że mogę nawet zaryzykować twierdzenie, kładącym podwaliny pod tę wielką tradycję polskiego koloryzmu, który w sztuce powojennej się rozwinie i wyda tak wspaniałe talenty jak na przykład Tadeusz Dominik. Tak więc bardzo dziękuję Państwu za tę naszą wspólną przebieżkę przez różne artystyczne propozycje kapistów. Dziękuję bardzo.